56. Roczna wystawa fotografii członków Towarzystwa Fotograficznego, ale i nie tylko, również zainteresowanych fotografią gorzowian oraz nie tylko gorzowian, daje szansę obejrzenia fotografii artystycznej, robionej po prostu do tego, aby obejrzeć, co się działo przez cały rok. 66, to znaczy 66 lat temu zaczęła się zabawa w fotografię w Gorzowie. My sobie nie zdajemy sprawy, ile to czasu minęło, jakie to były zmiany i te wszystkie zmiany później w miarę możliwości upływu czasu były rejestrowane na zdjęciach. Czy te zmiany są widoczne na tej wystawie? Otóż tak się składa, że oceniając taką wielką ilość zdjęć, jaka napłynęła na ten konkurs, bo to jest wystawa w formie konkursu, przeszło 500 zdjęć, no, 49 autorów i to jest bardzo dużo zdjęć i liczyliśmy na to, że będziemy widzieli ludzi, którzy gdzieś tam w zakątkach albo po ulicy chodzą w maseczkach. I niestety nie znaleźliśmy ani jednego zdjęcia. Stąd wniosek, że wszyscy mają już dosyć tej sytuacji pandemicznej. Tak doszliśmy do wniosku i w związku z tym pewne te działania są jakby pokazujące życie wokoło nas tak trochę w sposób pozytywny raczej. Stąd też takie zdjęcia. Tematyka jest dosyć obszerna, bo jest i portret, i jest pejzaż, i jest reportaż. Chociaż z reportażem mieliśmy potężne kłopoty, bo od 2 lat jakoś ten reportaż nie funkcjonuje na tej wystawie. Pomimo tego, że dzieje się wokół nas bardzo wiele rzeczy, nie wiem, jakoś nie ma przekonania do tego reportażu, ani do pojedynczych zdjęć, ani do grupy zdjęć, które by były opowiadające o czymś, to co się dzieje. Podobnie jest z architekturą. No, tak się składa, że również uczestnicy tejże wystawy, ponieważ pochodzą nie tylko z Gorzowa, ale i okolic, tak samo i z Berlina mamy tu gości, z niemieckich, jakoś tej architektury za wiele nie pokazują. Nie wiem dlaczego. Jest to trudny może temat i dlatego może nie ma takiego, może nie ma potrzeby takiej, no więc trudno to wytłumaczyć, dlaczego nie ma zdjęć architektury, które by po prostu pokazywały architekturę, czy współczesną, czy tą dawną, w jakiś sposób taki ujęty, który byłby ciekawy i do pokazania. No trudno, ale w związku z tym mamy wyróżnienia w różnych działach i w związku z tym ta wystawa tworzy klimat dzisiejszych czasów, mówię, poza maseczkami. Poza maseczkami. Także w sumie bardzo udane są tu zdjęcia portretowe niektóre. Takie, które po prostu warto obejrzeć. No szkoda, że się tak składa, że musimy całą wystawę pokazać w wersji elektronicznej, czyli online, na naszej stronie. Być może, że za jakieś 2, 3, 4 tygodnie, bo zamierzamy ją trochę dłużej udostępniać, będzie już można fizycznie podejść do galerii i obejrzeć zdjęcia, wziąć katalog i tak dalej. Także no my mamy nadzieję, że to się troszeczkę zmieni, ale póki co zrealizowaliśmy 66. doroczną wystawę i jesteśmy zadowoleni, że nam udało się to zrobić, ponieważ jak zwykle ta wystawa była kiedyś, ja mam nadzieję, że dalej w dalszym ciągu będzie takim podstawowym programem fotografii w naszym mieście.